Takie wyjątkowe dni w biznesie, na które czeka się z wielką radością. Takim jest 2 marca, w którym gościmy w siedzibie Vive przedstawicieli firmy TransEU. Nasi wspaniali goście, przedstawiciele zarządu i liczny zespół przyjechali do nas z Wrocławia, do Kielc, abyśmy tutaj razem porozmawiali, powymieniali się doświadczeniami, powymieniali się wiedzą i wykreowali ciekawe pomysły na współpracę. Piotrze, to nie pierwsze nasze spotkanie. Opowiedz proszę, dlaczego tu przyjechałeś, dlaczego teraz Trans pojawia się w Vive? Przyjechałem na zaproszenie, bardzo Wam za nie dziękuję, bo no, fenomenalnie, że mamy okazję zobaczyć z bliska, jak to wszystko tutaj funkcjonuje. Zamiast tylko spotykać się i rozmawiać o biznesie, kontraktach, o wdrożeniach, możemy poznać się jako ludzie, jako firmy, jako podglądnąć, jak różne rzeczy robimy i od strony zarządzania ludźmi, i od strony wartości właśnie. Czasami mam takie wyzwanie, bo ludzie mówią, no wartości na ścianie, a i tu wytykają, a to nie tak, a to nie tak, nie? Mówię, okej, to jest tylko droga, to jest ścieżka, to jest przykład dla Ciebie, żebyś takim człowiekiem się stawał. Świadomość, odpowiedzialność, uczciwość, bardzo ważna wartość, coś więcej niż tylko nie kraść, tylko po prostu żyć z prawdą, żyć w prawdzie. I ekologia, czyli Wasza chyba taka fundamentalna misja firmy. W Vive od samego początku budujemy naszą organizację w oparciu o filozofię ekologii. Ekologia wpisana jest w nasze DNA i rozumiemy ją szerzej niż tylko ekologia środowiskowa. Patrzymy na nią w ogóle jako na ekologię życia. Partnerstwo biznesowe w moim rozumieniu to przede wszystkim współpraca win-win. Co to znaczy? To znaczy, że w danej relacji, w danym działaniu wszyscy jesteśmy równi. Po prostu traktujemy siebie z dużym zaufaniem i szukamy takiego współdziałania w oparciu o to, co dla nas jest ważne. Zalet wynikających z tak rozumianego partnerstwa jest nieskończenie wiele. Przede wszystkim, ponieważ działamy w otoczeniu biznesowym, to na pierwszym miejscu wymienię współdziałanie i budowanie wartości biznesowej, wartości społecznej poprzez podmioty, poprzez organizacje, które ze sobą współpracują. I w tym wypadku możemy stworzyć wiele rozwiązań, już widzimy możliwości, żeby stworzyć wiele rozwiązań dla obu biznesów, ale też dla naszych klientów, dla naszych konsumentów, dla naszych partnerów zewnętrznych. Dzisiaj mam tę przyjemność bycia tutaj z moim przyjacielem Piotrem Hunkierem i Transem, po to, żebyśmy wymieniali się wiedzą wraz z Vive. To jest bardzo specyficzna sytuacja, kiedy dwie firmy bez określania sobie po co, po prostu razem myślą, razem tworzą świat, wartości, rozmawiają o wartości i się tym wymieniają. Więc mój szczególny dzień w Vive z Transem
razem wymieniamy się wiedzą, razem tworzymy nową rzeczywistość, innowacje, wymiana wiedzy i zastanawiamy się, co można stworzyć lepiej. To jest ten główny powód, dlaczego tu jesteśmy. Po to, żeby być razem, po to, żeby tworzyć innowacje, po to, żeby tworzyć energię do tworzenia. Dużo fajnych wrażeń tutaj, dużo fajnych obserwacji, bo ludzie uczą się od ludzi, więc my się uczymy od Was, a Wy, mam nadzieję, odrobinę od nas. Zdecydowanie, uczymy się od Was i tak zgodzę się z Tobą, że połączyły nas na pewno te wartości. I Wasza otwartość, i nasza otwartość, no jakby jest podstawą do tego i daje podwaliny do budowania, mam nadzieję, partnerstwa, które będzie przynosiło rewelacyjne korzyści dla Waszej firmy i dla naszej firmy. Myślę, że to jest dopiero początek, Aniu. Thank you.